chwili obecnej katedra liczy 33 osoby. W związku z tym zainteresowania naukowo-badawcze, również dydaktyczne pracowników katedry są bardzo rozległe i obejmuje wiele obszarów naukowo-badawczych. Do tych obszarów należy zaliczyć obszar inżynierii rolno-spożywczej, do tych obszarów należy zaliczyć obszar technologii żywności i bezpieczeństwa żywności, obszar kształtowania środowiska i ochrony środowiska, jak również architektury krajobrazu i projektowania wnętrz, ewentualnie też terenów zielonych. Jesteśmy w stanie opracować kompleksowe technologie zagospodarowania różnego rodzaju odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego na różne cele, na cele paszowe, na cele nawozowe, na cele energetyczne, jak również jesteśmy w stanie z tych odpadów, z różnych surowców przetwórstwa rolno-spożywczego wytworzyć pełnowartościowe produkty, na przykład błonnik spożywczy. Zajmujemy się ochroną kształtowaniem środowiska, głównie obszarów mokradłowych. Zajmujemy się tymi bardzo cennymi, wrażliwymi ekosystemami. Próbujemy opracować najlepsze sposoby ich aktywnej ochrony, a także wykorzystaniem biomasy pozyskiwanej w mokradłach na cele energetyczne. Badania prowadzimy w katedrze zarówno w terenie, jak i w laboratoriach. W badaniach terenowych razem ze studentami dokonujemy waloryzacji i różnorodności biologicznej różnego typu zbiorowisk, zbiorowisk leśnych w kompleksach puszczańskich, w Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Knyszyńskiej, zbiorowisk mokradłowych w dolinach rzecznych, Dolina Biebrzy, Dolina Narwi. Dokonujemy ocen oddziaływania planowanych inwestycji na obszarach sieci Natura 2000, gdzie uczymy studentów, w jaki sposób dokonuje się takiej oceny pod względem na przykład posadowienia turbin wiatrowych, posadowienia lokalizacji ogniw fotowoltaicznych czy też elektrowni wiatrowych. Badania w laboratorium skupiają się natomiast na fizyko-chemicznej analizie substancji roślinnych, materiałów roślinnych, różnego rodzaju gatunków roślin i plech porostów, także różnego rodzaju biomasy, a także poprodukcyjnych odpadów zielarskich, które następnie w procesach transestryfikacji możemy wykorzystać do produkcji biopaliw. Różnego rodzaju te produkty roślinne w procesach biotechnologicznych pozwalają nam później składać patenty, wynalazki w zakresie wskazywania biologicznie aktywnych związków chemicznych w różnego rodzaju leczeniu chorób nowotworowych, przeciwgrzybiczych, przeciwbakteryjnych. W Katedrze Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska prowadzimy również badania z zakresu jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów rolno-spożywczych oraz technologii żywności. Jeśli chodzi o jakość zarówno surowców, jak i produktów, to badania dotyczą przede wszystkim głównych składników, które znajdują się w tego rodzaju próbkach oraz zanieczyszczenia, które ewentualnie mogą wystąpić. Chodzi tutaj o zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz chemiczne. Jeśli chodzi natomiast o technologię żywności, to badamy wpływ różnych procesów stosowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym na właściwości materiału, który zostaje przetworzony. Nasze laboratoria są wykorzystywane zarówno do zajęć dydaktycznych, do badań naukowych, ale przykładem jest również wykorzystanie tego właśnie pomieszczenia do produkcji przyłbic. Przyłbice produkowane były dla służb medycznych, które u nas tutaj na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego funkcjonują. W tym momencie, kiedy nie było na rynku dostępnych takich materiałów, które by zabezpieczały ich przed pandemią.